Ja wam dzisiaj opowiem, jak naprawdę działają domknięcia w Ruby, czyli co tam się dzieje pod spodem, czyli o tym, dlaczego blok widzi zmienne zdefiniowane przed nim, dlaczego binding pry działa tak, jak działa. Ja nazywam się Piotr Szmiele, w Railsach pracuję od 2009 roku. Tak, pytanie. Tak? Czekaj. Okej. Raz. Okej, dobra. Pracuję w Coders Lab, uczymy programowania, będziemy robić kurs railsowy w innej postaci niż wcześniej. Jakby chciał się dowiedzieć szczegółów, to ja zostanę potem troszkę i bardzo chętnie wam opowiem, jeśli chciałby na przykład u nas prowadzić zajęcia na przykład. Ale do rzeczy. Mam do was pytanie, jaka będzie wartość A po tym slajdzie? To chyba nie jest zbyt trudne pytanie. Będzie to 12, tak? Bo mamy dwójkę, dodajemy 10 razy jedynkę. To jest oczywiste, nie? To chyba każdy z nas, kto programuje w Rubim, zna tę konstrukcję i wie, że tak będzie działać. Dobra, to trochę utrudnijmy. Teraz chyba, tak? Okej, dobra, to mam nadzieję, że będzie słychać. Dobra, trudniej. Mamy klasę, która ma metodę klasową, która definiuje w niej nową metodę. No i teraz definiujemy to w klasie, to jest metoda klasowa i define metod też działa klasowo. Czy Kenai has local zostanie rozwinięte i czy będzie dostęp do tej zmiennej lokalnej, nie? Takie samo pytanie, jak myślicie, uda się czy się nie uda? Uda się, tak. Uda się. No i tutaj nie bardzo wiemy, co się dzieje, tak? Mieliśmy jakąś zmienną lokalną, która nagle się odnalazła, nie wiedzieć czemu. No i czy zadać tutaj pytanie, czym jest tak właściwie blok w Rubim? Blok w Rubim to kod, czyli lambda, tylko przez lambdę tutaj rozumiemy nie lambdę rubiową, ale taką lambdę jako fragment kodu, jak w rachunku lambda, tak? Sam kod plus pewne środowisko wykonywania. I to się nazywa najczęściej właśnie domknięciem, czyli closure. Okej, mamy kod. Kod, czyli te lambdę. Spojrzyjmy sobie, jak to wygląda pod spodem. Ruby daje nam takie fajne narzędzia, które pozwalają nam zajrzeć do środka Jarva, czyli tej maszyny wirtualnej Rubiego do Rubiego 1.9 i zobaczyć, jakie instrukcje będą wykonywane. Więc może nam to coś tutaj podpowie. Jeśli weźmiemy ten slajd, który był na początku, zdesasemblujemy to i otrzymamy takie ładne dużo linijek. Ja pozwoliłem sobie przyciąć nieco ten output, żeby pokazać tak naprawdę najważniejsze rzeczy, które tutaj się dzieją. A tak naprawdę to, co tutaj jest najciekawsze, to, że te wszystkie zmienne, które tam się pojawiały wewnątrz bloku, na zewnątrz bloku, są dla Jarva lokalne, prawda? No i tutaj dzieje się coś bardzo dziwnego, nie? Bo mamy wewnątrz bloku zmienną, która jest lokalna, mamy na zewnątrz zmienną, która jest lokalna, one ze sobą współdziałają, coś tutaj jest nie tak. I teraz musimy się bardzo poważnie zastanowić, co się dzieje. Na to jest odpowiedź. Jak pamiętacie, mówiłem, czym jest domknięcie. Mówiłem, że są dwie rzeczy. Kod jako lambda i środowisko wykonywania. I to jest właśnie ten clue do całego domknięcia. YARV, czyli Yet Another Ruby Virtual Machine, wprowadzony w Ruby 1.9, czyli środowisko wykonywania Rubiego, to maszyna, która ma tak naprawdę dwie rzeczy. Stack i heap, czyli stos i stertę po polsku. Chyba stack i heap wydaje mi się ładniejsze. I on trzyma swój aktualny stan wykonywania na stosie, w stack frame. Tamto trzyma zmienne lokalne. Tak? Czyli mamy ten stos, mamy gdzieś jakąś tam stertę, ale wszystkie zmienne lokalne trzymamy sobie na stosie jakby pod ręką. I tutaj właśnie jest ta rzecz, która robi za nas kluczowa. Ten stack, w którym są trzymane zmienne lokalne. Tak? Widzieliśmy już, że te, jak były instrukcje Jarva, wszystkie zmienne mieliśmy lokalne, w bloku wszystko było lokalnie. Więc tak naprawdę pozostaje pytanie, co robi lambda albo proc? Te instrukcje zmieniają blok w taką normalną zmienną, taki first class citizen, który zawiera zarówno ten kod skompilowany, który mogliście zobaczyć, jak i środowisko. No ale jest haczyk. Blok przecież jest domknięciem, tak? Czyli to środowisko tam będzie, potrzebujemy go. I tutaj wkracza to magiczne słówko, o którym ja powiedziałem na początku i w tytule, czyli binding. Kto z was w ogóle używał kiedykolwiek bindinga w Rubim? O, widzę parę rąk. A kto z was używał bloków w Rubim? Wszyscy. To wszyscy używaliście bindinga tak naprawdę, mimo że tak naprawdę nie wiedzieliście. Binding możemy wywołać w IRBie wpisując sobie binding, to jest obiekt klasy binding, który z kolei liczy po obiekcie. Nic ciekawego, hierarchię liczenia jakąś tam mamy instancję binding. Binding
tworzony jest przy lambdzie. Binding to jest właśnie to, ten kod, który tam jest. I na czym polega jego tworzenie? Teraz sobie spojrzymy najpierw do kodu MRI, potem do kodu Rubiniusa i zobaczcie, że to wcale nie jest takie skomplikowane. W funkcji procc jest zdefiniowana taka metoda binding, która odpowiada tego bindinga, którego widzieliśmy wcześniej. I on wywołuje kolejną metodę binding new. No dobra, to wygłębiamy się dalej, tak? Szukamy teraz binding new. No, czyli mamy tutaj metodę VM make binding, czyli już coś się dzieje z maszyną wirtualną, prawda? Mam ten przedrostek VM, który nam na to jasno wskazuje. I wszystkie następne przykłady będą przychodzić z VM.c. Już nie pisałem tam z czego dokładnie, żeby było nam prościej. No więc mamy metodę VM make binding, która robi nam make env object, nie? Więc tutaj już widzimy, że coś się ciekawego dzieje. No to zobaczmy, co robi z kolei dalej ta metoda. Będziemy tak iść coraz bardziej tutaj sobie troszkę w głąb. Ta metoda robi make env each, czyli wszystkie jakby wszystkie rzeczy środowiska, coś z nimi robi. No dobra, to zobaczmy, co robi. Tam jest taki bardzo fajny komentarz, który mówi nam, że te local variables są na stack frame i one są gdzieś przenoszone. A gdzie przenoszone? No to zaraz sobie o tym powiemy. Wszystko widać? Wszyscy widzą? Czy coś trzeba? Dobra, super. No i dalej mamy końcówkę tej metody. Ona z kolei właśnie, jak widać tutaj, VM and new, czyli tworzymy nowe środowisko jakby, nowe wszystkie zmienne lokalne, a tak naprawdę wcześniej coś gdzieś kopiujemy. Dobra, MRI jest dosyć trudny. Myślę, że Rubinius nam to wyjaśni troszkę lepiej. Mamy tam metodę binding, czy wszyscy wiedzą, co to jest Rubinius, właśnie, bo ja może o tym nie powinienem powiedzieć. Kto wie, co to jest Rubinius? Okej, dobra. Rubinius to jest MRI, czyli ten Ruby, którego korzystacie, to jest interpretacja Rubiego napisana oryginalnie przez Matza w języku C. Są też inne interpretacje. Mamy na przykład JRuby napisany w Javie i mamy też Rubiniusa, który jest napisany de facto w Rubim, czyli mamy tak naprawdę Rubiego napisanego w Rubim, a pod spodem siedzi tam troszeczkę C++a i takiej specjalnej maszyny wirtualnej LLVM. To, co jest fajne, to to, że większość rzeczy jest tam definiowana w czystym Ruby, więc się nie wiemy, jak coś działa, chcemy się dowiedzieć, możemy zajrzeć do kodu i zamiast czytać C, czytamy kod Rubiego, więc jest no troszkę prościej. Ale zobaczymy, że to nie zawsze jest C. No dobra, wróćmy. Mamy naszego bindinga, czyli chcemy dostać ten binding, chcemy dostać jakoś ten obiekt, tak, to domknięcie. No dobra, to co robi setup z kolei? Setup tam alokuje coś, alokuje jakieś zmienne, bierze tworzy nowy bind i przestawia na niego variables na przykład. Ale zobaczcie, tutaj wcześniej to jest variable scope of sender, czyli tutaj musi tkwić jakaś tajemnica. No dobra, to patrzymy. Rubinius, będziemy teraz dalej zagłębiać się wewnątrz Rubiniusa. Rubinius primitive to jest instrukcja, która mówi, że to, co tutaj będzie, nie będzie napisane w Rubim, tylko będzie napisane w języku C++, tak, w maszynie wirtualnej Rubiniusa, ale i tak myślę, będzie dosyć czytelnie. Ta metoda, co robi, to robi nam promote scope, czyli jakby scope lokalny, coś będzie się z nim działo. Następny slajd już daje bardzo dużą podpowiedź. On heap, tak? Pamiętacie, mówiłem wcześniej, że mamy heap i mamy stack, czyli mamy stos i stertę. Ta metoda nic ciekawego nie zwróci sama siebie w momencie, w którym będziemy mieli już zmienne na stercie. I tutaj mamy bardzo dużą podpowiedź, nie? Czyli jeżeli już jesteśmy na stercie, to nic nie zrobimy. Czyli tak naprawdę to, co robi binding, będzie mieć coś wspólnego ze to, co on robi, to on wywołuje kolejną metodę, nie jest taki, wiecie, łańcuszek wywołań metod. Ta metoda, która finalnie jest ten wywołana, jeśli jesteśmy na stercie, już nic nie zrobi, a w przeciwnym wypadku będzie nam po kolei kopiować elementy. Będzie kopiować selfa, będzie kopiować metody, będzie kopiować w szczególności, uczyłem, będzie kopiować też zmienne lokalne po kolei. Tak, będzie po kolei tworzyć ich kopie na stercie, czyli będzie przynosić zmienne lokalne ze stosów, które są normalnie przechowywane, na stertę, nie? No i finalnie przypisujemy, że to jest już na stercie, żeby tego nie robić drugi raz. Czyli wywołanie bindingu powoduje zapisanie zmiennych ze stack frame'u, czyli przenosimy zmienne ze stosu na stertę. Dlaczego to jest ważne? W momencie, w którym wchodzimy do wywołania kolejnej metody w Rubim, on
czyści stos, tak? Znaczy czyści, no zaczynamy stos w innym miejscu, więc nie będziemy mieć dostępu do starych zmiennych. Więc gdybyśmy wszystko trzymali na stosie, w momencie, w którym wchodzimy do tego bloku, no to nie mielibyśmy dostęp do zmiennych poprzednich, nie? Bo zaczęliśmy coś w rodzaju nowej metody, powiedzmy. Tak możemy o tym myśleć. Jaki jest tego wniosek? Zmienne lokalne stają się persystentne, tak? Czyli zmienne lokalne nagle gdzieś tam się nam utrwalają w kodzie. Weźmy taką prostą metodę getBinding, która przypisze dwie zmienne lokalne i zwróci ten binding, czyli to domknięcie, które będzie zawierać zmienne lokalne. No i rzeczywiście tak jest. Nagle uzyskujemy dostęp do tych zmiennych lokalnych, tak? Czyli mamy te zmienne lokalne AB, możemy się do nich dobrać, możemy pobrać ich wartość. Jest pewien haczyk. Weźmy sobie taki przykład. Zobaczcie, ustawiliśmy zmienną, wywołaliśmy domknięcie i potem zmieniliśmy tę zmienną. Czyli gdyby zmienne były tylko przekopiowane, to tutaj powinno być zwrócone zupełnie co innego, prawda? No bo tutaj ustaliliśmy sobie domknięcie, domknięcie przekopiowało zmienne, no ale zmieniliśmy tę zmienną. Więc co się dzieje, nie? Znowu mogłem stawić te znaki zapytania. Jarw to co robi? On kopiuje te wszystkie zmienne ze stack frame'a na heap, po czym tych zmiennych używa jako nowego stack frame'u. Czyli od teraz będziemy używać wszystkich tych zmiennych na stercie jako tych zmiennych na stosie, czyli jakby trzymamy persystentnie kopię i cały czas na niej operujemy. No i właśnie mamy taki przykład, nie? Mamy dwie lambdy, których jedna dodaje, druga odejmuje i po kolei wywołujemy. Jaki będzie wynik? Jak myślicie? Tak naprawdę tutaj jeden, tak. Tutaj tak naprawdę pytanie jest o to, czy każda lambda ma swoje osobne domknięcie, czy one wszystkie jedno współdzielą. Wszystkie jedno współdzielą, czyli mamy tę stertę, mamy ten heap, mamy ten stack, utworzyliśmy kopię wszystkich zmiennych i teraz wszystkie lambdy na tych zmiennych operują, nie? Operują na stosie, to jest przenoszone tak naprawdę na stertę. One wszystkie operują na tej samej kopii. I tutaj pojawiła się taka, można by tutaj znaleźć takie fajne pytanie i taka chcieć zrobić coś fajnego, czy możemy zmieniać binding, na którym obecnie działamy, czyli możemy sobie, powiedzmy, operować na obecnej klasie bindingu. No wynika z tego, że możemy sobie tworzyć na przykład nową zmienną lokalną i się do niej odwoływać w IRBie. No prawie. Prawie możemy, ale nie do końca. Możemy sobie napisać taką metodę, ustawić sobie nową lambdę i potem próbować się odwołać do tej zmiennej ze środka lambdy i to się nie uda. To się nie uda, dlaczego? Mamy leksykalne scope'y w Ruby, to nie chcę już za bardzo wchodzić, bo to jest kolejny tak naprawdę temat. Idea jest taka, że każda lambda i każda metoda tworzy swój osobny jakby scope, grupuje to wszystko, no i nie możemy w ten sposób z niego uciec, zrobiłby się pewnie po prostu troszeczkę syf w zakresach zmiennych. Ta zmienna, którą tworzyliśmy, czyli ta new var, jest utworzona tak naprawdę w scope'ie, który jest tylko tutaj, więc tutaj nie mamy do niej dostępu, no bo nie możemy. Gdybyśmy utworzyli ją tutaj, no to oczywiście już mielibyśmy dostęp, bo byłaby utworzona w scope'ie tej metody. A co jest w stanie, jak wywołamy tego bindinga z wewnątrz obiektu, nie? Czyli mamy jakąś klasę i zwrócimy binding ze środka. Wtedy dostajemy taką strasznie fajną metodę jak receiver. Czyli tak naprawdę mamy klasę, która nic szczególnego tak naprawdę nie robi, ale zwraca swój binding. I teraz słuchajcie, mamy to, będzie binding. Tak, to chyba jest jasne. I dostajemy metodę receiver, która pozwala nam dostać obiekt, który będzie odbiornikiem jakby komunikatów dla tego bindingu. Czyli tak naprawdę w pewnym sensie obchodzimy garbage collector, nie? Bo już tak naprawdę ta zmienna, ten binding test nie był nigdzie przypisany, ta instancja zniknęła, mimo to możemy się do niej dobrać. Dobra, co możemy jeszcze fajnego zrobić z bindingiem, bo tak tutaj mówię różne rzeczy. No, na przykład możemy podawać go do evala i wykonywać w jego skupie rzeczy, czyli mieć jakoś taki kontenerek na zmienne lokalne, gdzie evalem będziemy na nich operować, tak? Tutaj sobie przygotowałem dwie zmienne lokalne, 2 i 3 i potem je dodałem w zupełnie innym miejscu, tak? W zupełnie innym miejscu, gdzie tak naprawdę ich nie było. Binding możemy też zmieniać, czyli na przykład możemy dodać do siebie 2 i 3 i przypisać to do trzeciej zmiennej, którą z kolei też możemy sobie potem odczytać. No i słuchajcie, skoro binding jest takim obiektem i daje dostęp do wszystkich zmiennych lokalnych, których możemy się dobrać, no to już wiecie, jak działa pry. Tak? Pry działa w ten sposób, że on tak naprawdę będzie ewaluował wszystkie komendy, które wpiszecie w tym bindingu. To już jest wbudowane w Rubiego, więc tutaj aż tak trudne to
Nie jest to oczywiście pochodzi z libpry core extensions, jako że to jest w obiekcie, no to wszędzie ten, to w szczególności komenda.pry też trafia do bindingu, bo on dziedziczy po obiekcie. I teraz napiszemy sobie taki prościutki mikrokontener na zmienny, który będzie czymś w rodzaju OpenStracta, ale będzie trzymał binding pod spodem i zobaczymy, co z tego ciekawego uda się wyciągnąć. Wszystkie klasy będą wyglądać w ten sposób, początek, czyli będziemy mieć initialize, który przyjmie binding i go gdzieś przypisze. No dobra, napiszmy sobie taką pierwszą wersję, która będzie mieć tylko metod missing, który będzie wywoływał, będzie pobierał zmienną z bindingu, jeśli tam jest. Jeżeli jest równa się, no to przypisze zmienną do bindingu jako zmienną lokalną, a jeśli nie, to wywoła supera. Tak to chyba wszystko jest, mam nadzieję, jasne. Będziemy sobie troszkę benchmarkować, żeby zobaczyć, czy to jest szybkie, czy to jest wolne, tak z czystej ciekawości, porównując z OpenStractem, bo w sumie to samo zastosowanie. Będziemy mieć taką klasę pomocniczą, która będzie nam zwracać binding, który nam się przyda i będziemy porównywać, nie? Będziemy porównywać, jak szybko się tworzy taki obiekt, jak szybko w porównaniu tego tworzy się OpenStract, jak szybko pobieramy stamtąd rzeczy, jak szybko zapisujemy stamtąd rzeczy i żeby tutaj cache Rubiego metod tam za bardzo nie bruździł, jak szybko zapisują się nowe, kolejne zmienne. Wersja, którą widzieliście przed chwilą, wygląda tak, tworzy się diabelnie szybko, to jest dla 50 tysięcy przykładów, tworzy się piekielnie szybko, ale odczytuje się wolno, zapisuje się wolno, nic ciekawego. No dobra, to będziemy teraz troszkę podkręcać i zobaczymy, czy uda nam się wycisnąć OpenStracta, a może nawet troszkę lepiej. Zrobimy taki myk, że dla tego bindingu utworzymy już zmienne lokalne, metody, przepraszam, dla wszystkich zmiennych lokalnych. Czyli teraz tak naprawdę w momencie, w którym będziemy mieć binding, powiedzmy, o wartości, o zmiennej lokalnej A, to utworzymy metodę A, bo mam nadzieję, jak wszyscy wiecie, metod missing jest wolne i jest chyba jedną z wolniejszych rzeczy w Ruby. To będzie, oczywiście, rozwiązanie będzie miało jeden minus, któryś benchmark wypadnie gorzej, który, jak myślicie? Nie ma chętnych. Tworzenie nowego obiektu oczywiście zajmie, tak, tworzenie obiektu zajmie oczywiście troszkę więcej czasu, ale wciąż jest szybciej niż w OpenStracie. A jeśli chodzi o pobieranie danych, to się zbliżamy. Już jesteśmy blisko. Jeśli chodzi o ustawianie, nadal jest wolniej. No dobra, to musimy teraz podkręcić jeszcze troszeczkę ustawianie, czyli wersję trzecią sobie zobaczmy. Teraz definiujemy metody do odczytu i do zapisu, nie? Czyli będziemy mieć i takie. No i tutaj już jesteśmy blisko, ale to jeszcze nie jest to, nie? Tutaj zjechaliśmy z tym czasem dosyć mocno, bo zjechaliśmy tutaj prawie o sekundę, ale będziemy jeszcze próbowali dalej ścinać. No to wersja czwarta, która już chyba najbardziej hardkorowa, ale myślę, że jest zrozumiała. Idea jest taka, że tutaj ten cache, nazwijmy to swego rodzaju cache'em, cache metod dodaliśmy też do metod missing, czyli jak będziemy pobierać 100 razy tę samą zmienną, metod missing wywoła się raz, następne 99 razy wywoła się prosta metoda, co już jest szybkie. No i okazuje się, że w tym momencie zeszliśmy poniżej OpenStracta, tak? Bo binding jest szybki. To jest wniosek, który chcę, żebyście z tego wyciągnęli. Binding jest szybki. Tworzy się to szybciej niż binding. Odczytuje się minimalnie wolniej, ale zapisuje się szybciej. Więc binding jest szybki, bo tak naprawdę operujemy z prostymi zmiennymi na stercie, która jest szybka. Jeśli będziecie chcieli na to spojrzeć, to cały ten kod jest w repozytorium, tam są do tego testy, to działa pod Ruby Newsem, Ruby 2.3 i JRuby. Więc warto sobie popatrzeć, są benchmarki, można sobie też zobaczyć. To jest przykładowo już takiego bindingu. A zobaczmy na jeszcze jedno. Znaczy, zmienne lokalne, fajnie jest mieć zmienne lokalne w szablonach, nie? Jeżeli piszemy szablony, to fajnie jest nie musieć pisać wszędzie tej magicznej małpki, tylko dbać o zmiennych lokalnych. No i tak właśnie działa ERB. ERB oprócz tego przyjmuje tak naprawdę binding, z którego pobiera zmienne lokalne do wypełnienia. Tutaj przykład taki prościutki szablon, który wypełnia tak naprawdę tylko zmienną variable. Jeżeli wyłamy tak po prostu, no to tutaj tworzy się nowy binding, nowy scope, nie widzimy tej zmiennej starej. Jeżeli z kolei utworzymy binding tutaj, gdzie już mamy utworzone variable, no to oczywiście ta metoda już się wywoła i zwróci nam wielce fascynujący wynik 10. Pod spodem wygląda to w ten sposób, no i zobaczcie, mamy dokładnie tę konstrukcję eval z bindingiem, o której sobie wcześniej mówiliśmy.
Te dwie linijki służą do, w przypadku na przykład błędu, żeby wyświetlić, w jakim jesteśmy pliku i która linijka, nie? To dosyć upraszcza. I na koniec taka drobna ciekawostka. Mianowicie, że nie wiem, czy wiecie, ale pod spodem w C proc i lambda to jest dokładnie to samo, różnią się tylko jedną flagą. Więc to można sobie o tym, można sobie to popatrzeć, można sobie o tym poczytać. O czym nie powiedziałem? Nie powiedziałem, jak to wygląda na stacku Jarva. Nie powiedziałem, jak wyglądają struktury pod spodem w C, bo chyba wszyscy byśmy tutaj posnęli. Nie powiedziałem, jak to wygląda w JRuby, ale to jest akurat tam w miarę łatwo do przeczytania. Jeżeli was to zainteresowało, co warto przeczytać, rewelacyjna książka, ona nie, akurat bindingów ona specjalnie nie omawia, ale ona omawia bloki, omawia Jarva i tego typu tematy. Wydaje mi się chyba jedną z lepszych książek, jak ostatnio wyszło Rubin. Bardzo, bardzo polecam. I czy są jakieś pytania? Jakie macie pytania? Śmiało. O, doskonale. Czy testowałeś tego Open, jak to było? OpenStruct w tym bindingu gdzieś real life, a jak nie testowałeś, to jak uważasz, czy to jest jakieś bezpieczne, żeby to używać w dużo większej aplikacji, czy też nie? OpenStruct? No, OpenStruct. W bindingu. Jeszcze raz, przepraszam? Czy testowałeś bindingi? Ten OpenStruct? Nie, to jest też taki toy project, który napisałem też bardziej w celu szybkości, ale też tam nic szczególnego się nie powinno stać, nie? Bo są tak zmienne lokalne, tylko trzymane w trochę innym miejscu. Okej, okay, dobra, to wszystko. Dzięki. Czy jeszcze jakieś pytania? No dobrze, to jeśli nie ma pytań, to bardzo dziękujemy. Okej, dzięki.